Moim i Państwa gościem jest Janina Żagan, wicestarosta powiatu cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rok 2020 jest ogłoszony rokiem świętego Jana Pawła II. Dlatego też myślę, że to jest idealny moment, żeby wspomnieć o wizycie papieża Polaka w Skoczowie. A pytam Panią o to dlatego, bo Pani była przewodniczącą komitetu organizacyjnego. No właśnie, dlaczego papież odwiedził Skoczów? Może zacznijmy od początku. Skoczów dlatego, że Skoczów to miejsce narodzenia świętego Jana Sarkandra, który to właśnie był kanonizowany w Ołomuńcu w przeddzień wizyty skoczowskiej. Tak Skoczów, Ołomuniec spięte zostały tak jak klamrą życiem świętego Sarkandra. Ojciec Święty, odwiedzając Skoczów, usankcjonował jakby to, że wszystko zaczęło się w Skoczowie, jak chodzi o życie świętego Jana Sarkandra. Wizyta skoczowska to była niezwykle dziwna wizyta, można tak powiedzieć. Była to pierwsza wizyta prywatna, nie państwowa. Tak, i to jest warte podkreślenia. I to jest warte podkreślenia. Pierwszy raz, co organizatorom nastręczało wiele kłopotów, ponieważ ze wszystkimi problemami musieliśmy się zmierzyć sami, jako samorząd, a wymagania były takie jak przy każdej państwowej wizycie, która była zabezpieczona odpowiednio i wcześniej przygotowana. Dlaczego prywatna? Otóż dlatego, że Ojciec Święty został zaproszony nie przez władze państwowe, ale przez władze samorządowe, lokalnego proboszcza i diecezjalnego biskupa. Przyjął zaproszenie wbrew powątpiewaniom większości ludzi, którzy o tym wiedzieli, wbrew tym wszystkim jakby negatywnym przeczuciom, papież zawitał do Skoczowa. Dowiedzieliśmy się o tym niecałe 3 miesiące przed datą planowanej wizyty skoczowskiej. No było bardzo mało czasu. Jak Pani zareagowała, kiedy się Pani dowiedziała, że właśnie to Pani ma być w tym sztabie organizacyjnym, przewodniczącą tego komitetu organizacyjnego? Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Przeogromne i chyba tylko dlatego, że nie zdawałam sobie sprawy z ogromu odpowiedzialności i pracy do wykonania, w końcu się zgodziłam. No ale jak już się zgodziłam, to wzięłam się ostro do roboty. I w przeciągu 2 miesięcy, no 2,5 miesiąca to trwało wszystko, przygotowaliśmy malutkie miasteczko, 15-tysięczne wówczas, na przybycie 250 tysięcy pielgrzymów z całej Polski, łącznie z logistycznymi rozwiązaniami, z organizowaniem parkingów, miejsc dojść, miejsc odpoczynku. No właśnie wszystko, co było potrzebne, musiało być zabezpieczone. To było pierwsze tak duże przedsięwzięcie tego typu chyba w Skoczowie na taką skalę i tak mało czasu. Myślę, że to było pierwsze i jedyne. Ja nie przypuszczam, żeby kiedykolwiek w historii tego miejsca pojawiła się taka sposobność odwiedziny tej klasy człowieka i tego rzędu. To jest nieprawdopodobne. To się już nie zdarzy. Z jakimi problemami musieliście się zmierzyć? Bo tych problemów pewnie było sporo. Problemów było co niemiara. Mieliśmy co prawda ludzi, którzy nam pomogli zorganizować się i przygotować plan pracy całego zespołu. Byli to ludzie z Wadowic i z Andrychowa, gdzie już papież był i bardzo nas potraktowali życzliwie i podpowiedzieli krok po kroku, co należy zrobić, o czym należy pamiętać, co zabezpieczyć. Skorzystaliśmy z tych podpowiedzi. No i robiliśmy. Co tydzień spotykaliśmy się o godzinie 12 w ratuszu. Ponad 20 osób. Każda z tych osób miała swój zakres do opracowania i rozpracowania. Co rusz to się pojawiały nowe problemy. Nad wszystkim czuwał BOR, bo to jednak Biuro Ochrony Rządu i UOP wówczas działający. Wszystko kontrolowali, od nas wymagali. No a my te wszystkie wymagania musieliśmy spełniać i zabezpieczać tak trasę przejazdu, jak i przemarszu pielgrzymów,
tak i miejsce w tej strefie zerowej, czyli ołtarz i najbliższe otoczenie Ojca Świętego, bo to jest osoba o największym stopniu zagrożenia i trzeba te bezpieczeństwa, środki zachować w najwyższym stopniu. Pielgrzymi przyjechali no nie tylko z Polski, tak? No cały świat, można cały powiedzieć. Cały świat i ci ludzie wszyscy przyjechali autokarami, przyjechali pociągami, bo wówczas jeszcze linia była czynna, ale z tych parkingów, które były na drogach dojazdowych do Skoczowa oddalone często kilkanaście kilometrów, ci ludzie musieli dojść do miejsca celebry i dla tych ludzi trzeba było zorganizować to dojście, oznaczyć, zorganizować po drodze toalety, zabezpieczyć środki typu woda, typu namiot sanitarno, jakiś tam zdrowotny, gdzie dyżurował lekarz z pielęgniarką. I to na każdej trasie dojścia musiały być takie punkty sanitarne i również na miejscu też były. Czyli to sztab ludzi w to wszystko był zaangażowany? Sztab ludzi, którzy wiedzieli, co mają robić, jakie mają żądania spełnić. No i co tydzień byli rozliczani z tego, co się udało, a co jeszcze trzeba poprawić. Wszystkie służby miejskie były zaangażowane, każdy w swoim zakresie. Pani, która zajmowała się handlem na terenie gminy, również za ten handel w czasie tego dnia była odpowiedzialna. Służby techniczne wszystkie. No to jest ogrom pracy, który jest w tej chwili nie do wyobrażenia. Bo tak jak trzeba było sprawdzić każdą studzienkę i każde okno na trasie przejazdu, każdy kosz odsunąć od trasy przejazdu, dosłownie no wszystko, co się znajdowało, wszystko musiało być sprawdzone i każdy robił to, co do niego należy, jakim tematem się zajmuje, jaki ma zakres przydzielonych spraw do załatwienia, zdawał relacje, co udało się zrobić, co zabezpieczyć, co trzeba poprawić, a służby państwowe zabezpieczające wizytę przysłuchiwały się i krytykowali bądź nas inspirowali czy wskazywali, w którym kierunku należy podążać. I to było tak, omawialiśmy na każdym spotkaniu po kolei trasę przejazdu i trasę i miejsce pobytu na kaplicówce, czyli od momentu wylądowania na pięknym stadionie skoczowskim, boisku skoczowskim, żartuję sobie, aż do Kościoła Ewangelickiego i z Kościoła Ewangelickiego na kaplicówkę. Metr po metrze, dosłownie. I każdy mówił, że tu jest studzienka, należy ją sprawdzić, tu są takie słupy, tu takie druty, tu no, po kolei wszystko, domy do sprawdzenia z oknami na tą ulicę. Wszystko musiało być dokładnie sprawdzone. Ale to nie tylko ta trasa, była druga trasa przygotowana na wypadek, gdyby helikoptery nie mogły wystartować z Ołomuńca, mgła czy niesprzyjająca pogoda. Wtedy papież miał przyjechać samochodem i od Cieszyna, od granicy do kaplicówki również droga musiała być przygotowana. Nie było dwupasmówki wówczas, więc stara droga, tak zwana. Na każdą ewentualność. Na każdą ewentualność musiała być droga przygotowana do tego stopnia, że nawet na cmentarzu, koło tego cmentarza biegnie droga, jest tam w rogu taki kontener na śmieci, więc ten kontener też tam nie mógł być, a dlatego o nim mówię, bo miałam taką przygodę kilka godzin przed przylotem papieża. Pan zboru przyszedł i powiedział, że nie odbiera trasy, bo tam stoi kontener, a on miał być odsunięty. A już wszystko pozamykane, nie można było nikogo sprowadzić, żeby odciągnąć, ale udało się też z tego wybrnąć. No i gdzieś tam jeszcze kosze nie były uprzątnięte, więc też to trzeba było posprzątać. Ale to były takie prozaiczne czynności, które musiały być wykonane, bo ci panowie zabezpieczający całą wizytę, oni byli po prostu bezkompromisowi. Ma być tak i koniec. I nie ma dyskusji, nie ma rozmowy. Krótka piłka.
czyli ten sztab ludzi zaangażowanych i w tym komitecie organizacyjnym i tak dalej, dalej oni wszyscy współpracowali i działaliście razem, tak. Ale przed tutaj nagraniem, przed właśnie naszą rozmową, pani wspomniała, że to też były osoby niezwiązane właśnie z tym komitetem organizacyjnym, tak. A osoby, które się zaangażowały i pomagały. Tak jak mówiłam, komitet to były osoby, które były odpowiedzialne za poszczególne jakby sfery tej organizacji. I osoby albo związane z urzędem, albo tak jak służby medyczne, lekarz mieszkający w Skoczowie, pracujący w Skoczowie, on się zajął całym zabezpieczeniem medycznym. Sanepid cieszyński, ale zajął się sprawą zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. Każdy w związku ze swoją profesją, ze swoim miejscem pracy był w tym komitecie, ale był cały szereg osób wspierających nas, bo trudno sobie wyobrazić, żeby budżet małego miasta był przygotowany na takie przedsięwzięcie. Nie było tak. Większość spraw, które trzeba było rozwiązać i wymagały nakładów finansowych, załatwialiśmy po prostu w taki sposób, że prosiliśmy ludzi o to, żeby pomogli nam, przywieźli, dostarczyli, pożyczyli i tak to było. Potrzeba było do namiotów tych sanitarnych, lekarstw, więc co zrobiliśmy? Chodziliśmy od apteki do apteki i prosiliśmy wszystkich właścicieli aptek o przeznaczenie leków, ile mogą do tych miejsc. I był taki moment, że ja w swoim biurze miałam od podłogi do sufitu skrzynki z lekarstwami, ponieważ ci przywnieśli do mnie. Trzeba było pożyczyć telewizorów od pana, który handlował tym sprzętem, pożyczył do centrum prasowego. Nic nie kupiliśmy, wszystko było albo ofiarowane, albo pożyczone, albo w jakiś inny sposób jeszcze załatwione, tak jak były załatwione sprawy dekoracji miejskich, flagi biało-czerwone, biało-niebieskie i biało-żółte. To wszystko uszyły, materiał kupiliśmy oczywiście, ale wszystkie te flagi i znaczki, różnego rodzaju opaski z niebieskim krzyżem, proporczyki na samochody, no wszystko co było potrzebne do służb tych porządkowych, to wszystko uszyły uczennice naszej szkoły zawodowej i krawieckiej zawodowej i technikum. I uszyły to po prostu tak, prosiłyśmy, to uszyły. No i tak to wszystko się działo. Nie było, nie spotkałam się z nikim, kto powiedziałby nie, nie dam rady, nie. Wszyscy mówili, jak nie mam, to się postaram, albo pomogę, albo się dowiem, kto może pomóc. Naprawdę to było takie pospolite ruszenie ludzi dobrej woli. Tak to mogę nazwać. Wszyscy się zaangażowali. Wszyscy się zaangażowali i wszyscy chcieli pomagać, bo wszyscy jakoś czuli, że to jest naprawdę wielka rzecz. Jeżeli się uda, no to będzie wspaniale i też będzie w tym cząstka ich jakby ich udział. Cały czas tutaj mówimy o tych przygotowaniach, ale jak pani wspomina już ten dzień wizyty papieża, 22 maja 1995 roku. No to było tak, że wszyscy byliśmy na nogach no już po prostu 24 godziny ostatnie i nikt nie myślał o tym, żeby pójść do domu. Deszcz lał, cały czas obawialiśmy się o jakieś niespodzianki związane z właśnie z pogodą. Wszyscy pracowali do ostatniej chwili. Przez miasto, przez rynek ciągnęły rzesze pielgrzymów. Górale nad ranem się pojawili z Istebnej, przyszli piechotą z Istebnej. Całe pielgrzymki śpiewali, szli. No już był taki nastrój. Jeszcze chciałam powiedzieć, że całe miasto było też właśnie tak gratisowo nagłośnione. Firma robiąca, instalująca nagłośnienia w kościele sama się zgłosiła, że nam pomoże zorganizować nagłośnienie miasta. Także wszyscy mieszkańcy miasta słyszeli, co się dzieje na kaplicówce. No czekaliśmy, czy helikopter wystartuje w Ołomuńcu, bo do końca nie było wiadomo, czy pojedzie samochodem. W końcu no, wiadomość, że wystartował. Ludzie, którzy mieli przywitać Ojca Świętego na boisku Beskidu, już tam byli. Dzieci z kwiatami również. No i czekali wszyscy. Papież wylądował, wsiadł do samochodu i pojechał do Kościoła Ewangelickiego.
ale wcześniej na dole, czyli na rynku, w Urzędzie Miejskim pojawiły się też służby, bo przyjechał pan prezydent z żoną i pan marszałek Sejmu i złożyli wizytę burmistrzowi ówczesnemu i pan prezydent spotkał się z Radą Miejską, a pani prezydentowa zwiedziła Muzeum Sarkandrowskie i oglądała skoczowskie kapelusze. Przebiegła wizyta bardzo w przyjemnym tonie, wszyscy byli zadowoleni. Pan prezydent się dziwił, że takie małe miasteczko, a tak to wszystko jest zorganizowane i pani prezydentowa dzieliła się uwagami na temat atmosfery w Warszawie. Także bardzo, bardzo miło się rozmawiało. No i potem oni pojechali na wzgórze, dołączyli do delegacji państwowych, bo tam i premier był, i marszałkowie, i przedstawiciele ambasad, pani Gronkiewicz-Waltz z rodziną i bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo ciekawych ludzi przyjechało na tą pielgrzymkę do Skoczowa. A mi udało też się w ostatniej chwili pobiec i uczestniczyć w całym nabożeństwie. Pani, tym, też, że... pani też wspomniała, że papież odwiedził Kościół Ewangelicki. To tak, też drodze, taki tak, ważny tak, i symboliczny moment. Po drodze wstąpił do Kościoła Ewangelickiego. Przedtem bardzo pięknie powiedział. W Kościele Ewangelickim również zwrócił się do braci ewangelików. Bardzo takich, nawet powiedziałabym, wzruszających słowach. Na wzgórzu Kaplicówka też o tym powiedział, także papież w ogóle był takim człowiekiem, który był otwarty na inne wyznania, na przecież on pierwszy poszedł do kościoła ewangelickiego na naszym terenie. Nie było takiej sytuacji, żeby tej klasy hierarcha zawitał do kościoła ewangelickiego i został tam przyjęty. To było ważne wydarzenie dla wszystkich tutaj, myślę, że dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego zwłaszcza. A dla pani, co tak najbardziej pani utkwiło w pamięci z tej wizyty papieża Polaka w Skoczowie? Co utkwiło? Pewnie wiele było takich momentów. Już nie tylko te kwestie organizacyjne, ale... Cała ta wizyta to była jedna wielka przygoda, niesamowita. Wręcz Ja to przeżywałam bardzo emocjonalnie i w ogóle bez jakichś takich obciążeń związanych z przestrzeganiem przepisów, regulaminów. Miałam wolną rękę, jakoś tak burmistrz mnie potraktował w sposób, mój szef ówczesny, w taki sposób, że właściwie mam robić wszystko, żeby było dobrze, żeby wszystko było tak jak trzeba, a zgodnie z zaleceniami służb. Głównie Biura Ochrony Rządu. Ale będąc na Kaplicówce podczas już mszy i potem homilii wygłoszonej przez papieża, bardzo, bardzo mocno, bo tam już właściwie to spadły ze mnie te wszystkie emocje związane z przygotowaniem, bo wiedziałam, że póki co to wszystko się udało. Nie było żadnej historii jakiejś takiej, która miałaby negatywny wpływ na przebieg tej wizyty. Tam bardzo na mnie mocno wpłynęły słowa papieża. To było w takich czasach, kiedy po krótkim okresie wolności, bo ja tak to odczuwam, żyłam w innych czasach, potem to się zmieniło, przyszły znowu rządy lewicy. I papież to tam trochę podkreślił, bardzo umiejętnie, ale bardzo pięknie powiedział o ludziach sumienia. I utkwiły mi szczególnie te słowa takie, gdzie on się zwraca do nas wszystkich, żeby sobie wzajemnie pomagać i do tego tekstu ewangelicznego jeden drugiego brzemiona noście, jeden drugiemu pomagajcie. I to mnie to do mnie to tak dotarło jakoś bezpośrednio i bardzo, bardzo te słowa mnie wzruszyły. To był taki najbardziej wzruszający tak, moment? Tak. A stresujący? Tak na koniec jeszcze? A stresujący? No to najbardziej stresujący. To był jeden wielki stres. Jeden wielki stres, ale a teraz to mogę powiedzieć. Najbardziej stresującym momentem dla mnie była wiadomość, że część toi, które zamówiliśmy w całej Polsce, w różnych miejscach,
nie dojedzie, ponieważ kierowca gdzieś tam zasłabł, był na stacji benzynowej, zasłabł i śpi gdzieś tam w kabinie. Co zrobiliście? No nic. Po prostu nic. Po prostu. Co drugi był ustawiony, nikt nie zauważył. Nikt. Czyli wszystko dobrze się skończyło, byliśmy, tak można powiedzieć. I tu wpadłam w panikę, powiem szczerze, pierwszy raz, bo sanepid jak się dowie, to ja nie wiem, co zrobi. No zamknie drogi, nie zamknie już, bo już ludzie jadą, nie, bo to już było tuż przed. Ale to było śmieszne, bo przy takim ogromie pracy, tak prozaiczna sprawa mogłaby się okazać wielkim problemem, ale jakoś to się wszystko dobrze skończyło. No i najważniejsze było to zabezpieczenie medyczne. Baliśmy się bardzo, obawialiśmy się tego, że będzie dużo zasłabnięć w związku z pogodą, jaka była. Nie dość, że padał deszcz, to jeszcze w nocy bardzo spadła temperatura. I lekarze przestrzegali, byliśmy w stałym kontakcie, lekarze przestrzegali przed tym, że może być sytuacja związana z oziębieniem, bo ludzie już w nocy się schodzili. I teraz w tym błocie, w tym chłodzie, i rzeczywiście były takie sytuacje, no ale też dowoziliśmy tam gorącą herbatę w termosach, w takich baniakach różnych. No, ja powiem, że to była taka prowizorka i takie działanie, że to w tej chwili już by nie przeszło. Papież też zapamiętał błoto. Papież też zapamiętał błoto i pierwsze słowa w rok po wizycie w Skoczowie, kiedy byliśmy w Rzymie, to pierwsze słowa były, a błoto już wyschło. Czy pani się spotkała z papieżem, jak odwiedził właśnie Skoczów w tym 95 roku? Nie. Pani była nie. w tym sztabie organizacyjnym, tak. Ale niestety nie udało się. Nawet tak? Ja miałam w ogóle w czasie uroczystości, miałam być na dole w urzędzie, ale tam został mój zastępca, a ja pobiegłam na górę w ostatniej chwili i ja nawet nie przystępowałam do komunii, do tego głównego ołtarza, no bo nie miałam tam tej wejściówki, nie szłam też z darami, to szedł burmistrz, szły władze Skoczowa, ja byłam urzędnikiem wówczas, no ale byłam tam. A jakie już były reakcje po? Jakieś podsumowania? Czy to były pozytywne opinie? Tak, wszyscy byliśmy szczęśliwi. Jak się spotkaliśmy, bo spotkaliśmy się znowu w poniedziałek o 12 po, no miałam takie zdjęcia, gdzie jest właśnie taki obraz ogólnej szczęśliwości. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni, każdy zdawał sprawę ze swojego wypełnienia wszystkich zadań. No i wszyscy wzajemnie sobie dziękowaliśmy za to, że tak potrafiliśmy się zmobilizować, zjednoczyć i wzajemnie zachęcać. Nie było żadnych takich objawów jakiejś niechęci, zazdrości, jakichś tam takich niewłaściwych zachowań. Wręcz odwrotnie. Każdy jak mógł, to pomagał. Bardzo dziękuję pani za te wszystkie wspomnienia. Warto było się przenieść do roku 1995. Teraz rok 2020, rok świętego Jana Pawła II. Jak powiat, jak starostwo powiatowe tutaj się przygotowuje do tych obchodów? Miało być sporo wydarzeń w całej Polsce ze względu na pandemię. No niestety te wydarzenia pewnie się przesuną w czasie. A co powiat szykuje? Pewnie tak, te wydarzenia mogą być również w przyszłym roku, może już to nie będzie miało takiego charakteru jak właśnie teraz, ale w tym roku chcemy wspomóc wydawnictwo dotyczące postaci świętego Jana Sarkandra, ponieważ święty Jan Sarkander to była przyczyna, to była postać, dzięki która sprowadziła do Skoczowa papieża, tak można powiedzieć. Bo gdyby nie święty i miejsce jego urodzenia, Skoczów, to papież na pewno by się w Skoczowie nie pojawił i nie mielibyśmy tych przeżyć, jakie nam było dane tu przeżyć w Skoczowie. Wizyta papieża Polaka w Skoczowie wtedy połączyła wszystkich Polaków, a dzisiaj, ćwierć wieku później, łączy pokolenia. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była Janina Żagan.